W dalekiej, owianej urozem krainie był sobie doktor Grzałka, który nienawidził zimy. W swoim zamczysku postanowił zbudować zaczarowane pianino, którym roztopi cały lód i śnieg i zaleje wodą cały świat. Ha, ha, ha! Nikt mnie nie powstrzyma! Szalony doktor pracował całymi dniami i nocami. Aż osiągnął swój straszliwy cel. Gorące grzałki bez przerwy wypadały z zaczarowanego pianina. To ma być pianino? Tak, tam jest w rogu pianino. I wydawałoby się, że nie ma ratunku przed doktorem Grzałku i jego bandą. Zbierz wszystkie grzałki, uratuj mroźną krainę. Okej, cześć wszystkim, tu Pony 7. Zagrajmy sobie w Pingwinek Kelvin. Ktoś nie wie, Pingwinek Kelvin to jest bardzo bezczelna kopia Kangur Kakao, która została wydana 3 lata po wydaniu Kangur Kakao pierwszego. Kopiuje prawie wszystkie mechanizmy z tej gry. I cóż, parę dni, tak, 2 tygodnie wcześniej został wydany, przed Pingwinkiem Kelvinem został wydany Kangur Kakao 2, że jest troszkę lepszą grą. W każdym razie Pingwinek Kelvin generalnie nie ma nic wspólnego ani z wydawcą Kangur Kakao, ani z producentem, więc bardzo ciekawe, jak to możliwe, że taką, udało im się taką kompletną zżynkę zrobić. Ale dobra, gra jest na tyle słaba i kiepska, więc że może po prostu nikt nie dawał faków na to. Okej, okay. Przy okazji ten film zostanie opublikowany w Wigilię rano. Wieczorem już nie będzie żadnego filmu, żebyście mogli spędzić ten czas z rodziną. A w ramach prezentu badam wam, zagrajmy z takiej kiepskiej gry. Tak, co jest lepszego na prezent niż męczenie się ze słabymi grami. Okej, okay, dobra. Mamy pingwinka. Można się tutaj ruszać, możemy zbierać grzałki. W sumie nie jest nam to potrzebne, dają nam tylko dodatkowe życie, ale gra jest na tyle łatwa, że dodatkowe życie nie są nam zbyt często potrzebne. Jeżeli ktoś grał w Kangur Kakao, to tak, interfejs może wydawać się na niego trochę podobny. Okej, tego nie chcemy dotykać. A jak ktoś nie widział, to zapraszam na kanał Takumiego, on tam przeszedł całego kangurka, nawet w pewnym momencie wspomniał o pingwinku. Ok, dobra. Załatwmy świnie. Idziemy dalej. Wspomniał w pewnym momencie o pingwinku. A teraz będę się z nim męczył. Dobra, mamy 2 rodzaje ataków. Mamy kręcenie się oraz taki ślizg. Oba dosyć losowo trafiają przeciwników. Mógłbym tak powiedzieć. Czasami się zdarza im trafić, czasami nie, więc walka jest bardzo losowa. Okej. To jest jakaś dźwignia. Nie masz żadnych zagadek zbytnio logicznych. Coś widzimy, jakąś dźwignię, po prostu trzeba nacisnąć tyle. Okej, dobra. Tego udało się zabić bez straty. Okej, wciśnijmy to. Most się opuścił, fajnie. W okazji mieliśmy na początku 2 drogi. Więc moglibyśmy teraz wiedzieć drugą, ale poza grzałkami nic tam nie ma, więc sobie idźmy po prostu. Dobra. Śnieżna kraina, poza tym, że ma problemy z grzałkami, znaczy ma również problemy z odpadami radioaktywnymi. Okej, dobra. Ryby nas leczą. Więc ryby są dobre dla pingwinków. Okej, mamy kotwiczki. Jeżeli ktoś zna mechanikę Pingwinka Kelvina z flagami, tej kotwiczki działa identycznie. Znaczy, możemy sobie stawić checkpointy w dowolnym miejscu poziomu. O ile mamy tylko wolną kotwiczkę. Okej, zapomniałem, że most się rozwala naszymi flagami. Dobra. O, dzięki, pingwinku, że się złapałeś. Nie spodziewałem się, że posiadasz aż tyle zaradności życiowej. Dobra. Tam są pioruny, może tam nie pójdziemy. Chyba ta droga prowadzi w to samo miejsce. Spróbujmy. Tak. Piękna sprężynka w wykonaniu pingwinka.
Więcej piorunów. A tutaj winda. I chyba wróciliśmy tak. Na drugą stronę. Fajnie. Chcemy pójść najpierw tą windą, czy najpierw tą windą? Zobaczmy najpierw tą windę. Nie. Okej, to był zły pomysł. Dobra. Te białe kulki z oczami dają nam dodatkowe życie. Natomiast białe kulki bez oczu to amunicja, która nie działa, ale to później zobaczymy. Dobra, chodźmy tędy jeszcze. Ciebie unikam. Winda zeszła na dół, teraz nie chcę wrócić. Zobaczmy, czy tędy uda nam się wrócić na górę, czy się właśnie zablokowaliśmy. Okej. Hops, hops. Dobra. Myślałem, że będę musiał się jakoś zabić coś. Dobra. Stędy droga. Ups. Okej, nie pytajcie mnie, dlaczego pingwinek pierdzi przy każdym skoku. Może, że to są bardzo wymagające dla niego czynności. Dobra, zostawmy sobie kotwiczkę, jaka nam gra proponuje. Okej, dobra, i mamy ślizgi po wodzie. Dlaczego? Ponieważ pingwinku Kelvinie również były ślizgi po wodzie. Okej. Okay. Jak widzicie, zbieranie wszystkich grzałek raczej nie uda się w tej grze. One mają bardzo mały hitbox. Więc dawałoby się, że je dotykamy, ale jednak nie. Ale spoko. Nie są one do niczego potrzebne. Poza tym, że dają dodatkowe życia. Okej. Okay. A mamy tutaj złego bałwana. Spróbujmy go ustrzelić. Tak. To robi przycisk strzału. Przynajmniej winek powinien rzucić w tym momencie kulkę. Ale z jakiegoś powodu to nie działa. Dobra, nie pytajmy się dlaczego. Spróbujmy załatwić go. O, dobra. Balony oznaczają koniec poziomu. Więc dobra, gra posiada całe 6 poziomów, więc nie będę dzielił tego na części po prostu. Jedziemy dalej z tym pingwinkiem. Oj, bo źle wybrałem, tak. Teraz tutaj powinniśmy pójść. Tutaj? Nie, powrót do mapy. Tutaj. No. No i dobra, tutaj wygląda na to, że będzie sporo ślizgu. I dostaliśmy właśnie dodatkowe życie za zebranie 100 grzałek. A! Trzeba uważać na przepaści. Możemy troszkę regulować tym ślizgiem, mianowicie przyspieszać albo zwalniać. Ale tak to nie daje zbyt dużej kontroli nad tym, co się dzieje. Okej, spróbuję jednak na razie nie zjeżdżać na dół. Zostać na górze, najdłużej jak się da. Wygląda na to, że tam można było przeskoczyć na górę, ale... ale nie wiem, jak to zrobić. Dobra. Ślizgaj się, pingwinku. Wtedy? Wygląda na to, że tak. Są jakieś odważniki. Nie pytajcie mnie, co to jest i dlaczego to się to znajduje. Po prostu jest, dobra? Okej. Okay. Dało się za pierwszym razem. Zatwórzmy tego gościa. Zatwórzmy kotwiczkę. I ślizgamy się dalej. Tak, wygląda to, że tutaj trzeba zaskoczyć, okej. Okay. Uważamy, żeby nie zlecieć. Okay, wygląda na to, że życie nie są co 100 grzałek, tylko co 50, więc się pomyliłem. Nie robi to większej różnicy. Dobra. Szczęście, jak przywalimy w coś podczas ślizgu, to nic nam nie zadaje obrażeń, więc nie musimy się tego obawiać. Okej. Okay. Wygląda to, że tędy. Okej, okay, dobra. Był poziom wyłącznie ślizgany. Więc pozbędźmy się tej świni. Fajnie. I do następnego poziomu. Dobra, teraz mamy złą maszynę, która będzie nas gonić.
Dlaczego? Ponieważ było tak w Pingwinku Kelwinie. Sorry, miałem na myśli. Kangurku Kao. Tak, tam też czas do czasu mieliśmy poziomy, w których trzeba było uciekać. Więc nie byłaby to dobra zrzynka z Kangurka Kao, gdyby tego nie było w Pingwinku Kelwinie. Szczęście nie jest to trudne, widzimy, maszyna dosyć szybko zostaje w tyle i nie ma się za bardzo czego obawiać. Okej. Psa. Dajesz, pingwinek, dajesz. W sumie nawet nie ma tutaj zbyt dużo przeszkód, które mogłyby nam przeszkadzać uciekanie przed tą maszyną. Okej, możemy chyba poczekać na nią. Ona pewnie tutaj wpadnie do tego, do tej dziury, tak przynajmniej przewiduję. Nie? Okej. No to się pomyliłem. Dobra, biegnijmy dalej. Ale teraz to na pewno spadnie. Poczekajmy, zobaczmy, czy coś zrobi. Nie. Dalej nas goniło. Okej. Dobra, biegnijmy. Przez sztampowy, rozpadający się most zwodzony. Nie wiesz, czemu by nie. Okej. No i wygląda na dobre miejsce na checkpoint. Sobie użyję, mimo że jeszcze nie mam żadnej zapasowej kotwiczki. Pojedziemy dalej. Szczęście gra tutaj dosyć hojnie częstuje nas rybkami. Nie tak jak w Kangurku Kao. Jedynym sposobem odnawiania energii praktycznie było ginięcie. Ale cóż. Tak, pingwinek Kelwin jest dużo łatwiejszy od Kangurka Kao. Dobra, to koniec poziomu. Idziemy dalej. Teraz będzie potworna wieża. Czy coś ten deseń. Okej. Psa, psa. Jeżeli słyszycie głośne tykania mojej klawiatury, dlatego że nie udało mi się skonfigurować tą gry, żeby działała z jakimkolwiek padem. Przynajmniej stwierdziłem, że sama pewnie konfiguracja zajęłaby więcej czasu niż przejście tej gry, więc dałem sobie siano. Okej. Idziemy. Gra nas próbuje straszyć, spuszczając nas sople lodu. Ale co tam? Ale co tutaj mamy? Mamy świnie, której nie lubimy. Tutaj mamy coś, możemy wskoczyć? Tak, możemy zebrać parę. Czemu by nie? Chociaż wiecie co, ja potrzebuję tego. Idę dalej. Dobra, i co my teraz mamy? Dalej. Wyżej. Okej. Zrobię sobie checkpoint przed spinaczką. Ponieważ te platformy nie wyglądają zbyt pewnie. A, dobra, to był chyba jedyny zniszczalny obiekt w grze, jaki znajdziemy. Tak sądzę. O nie, był drugi. Nie ma tak jak w Kangurku Kao, że możemy odkrywać jakieś sekrety, niszcząc coś i tak dalej. Dobra, kamera. Byłbym wdzięczny, gdybyś się obróciła, ale to się chyba nie wydarzy. Dobra, skok wiary. Kolejny. Dobra, udało się. Idziemy wyżej, ponieważ tylko tam można iść. Okej. Ktoś tu ustawił po prostu bomby, żeby strzelały. Nie wiadomo po co, ale nie zadawajmy zbyt dużo pytań w grze, w której pingwinek zbiera grzałki. To pytania to jest coś, co się nie robi w tej grze. Dobra, idziemy dalej. O, patrzcie! Dobry bałwan uwielbia Kelwinka. Nie możemy go zabić, szkoda. A, jedyny fan pingwinka Kelwina, więc znajdziemy w tym wszechświecie. W jakimkolwiek innym. Okej, przypuszczałem, że spadnę. A, patrzcie, ślizganie! Wiecie, dlaczego pingwinek Kelwin się ślizga? Bo tak było w Kangurku Kao. Szczęście tutaj nie ma tego zbyt dużo. W sumie ciekawi mnie, czy oni jakoś wykupili silnik Kangurka Kao jedynki. Tyle tu jest podobnych mechanik, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby mieli to specjalnie wszystko na nowo implementować. Tylko dla takiej malutkiej gry. Okej, dobra. Za każdym razem kończymy zjazd. Pingwinek wyświetla animację trafienia. Ponieważ tak. Ponieważ. Okej. Lasery.
Świczka. To może użyjmy jej od razu. Ała. To bolało. Czy mogę go rzucić? Nie. Aż śnieżki w tej grze nie działają. Haps. Okej, myślałem, że zdążę. A nie! Okej. Na szczęście ustawiłem kotwiczkę zaraz obok. Więc nie będzie źle. Mogę tędy przejść po prostu. Okej, czy nacisnę tu dźwignię? Chyba nie. Tam jest jakaś kolejna dźwignia. Więc może... idę to zobaczyć. Okej. Lepiej. O, patrzcie. Pojawiające się platformy. Aż czemu by nie. Okej. Dźwignia najwidoczniej pojawiła. Pokazała tą platformę. Idziemy po niej. I czy ja się nie wracam? Chyba nie. Już bardzo podobnie wygląda. Okej, ale w Iglo jeszcze nie byłem. Co my to mamy? Mamy parę grzałek i mamy telewizor z jakimś innym pingwinkiem. Nie jest pingwinek Kelvin, ponieważ ma inną czapkę. Przynajmniej tak sądzę. Dobra. Co my tu dalej mamy? Okej. Śmierć. Śmierć tam mamy. Dobra, wygląda na to, że tędy się szybciej można dostać do tego iglo. I że tutaj jest dalsza ścieżka. Okej. Już tam na dźwignia. Okej, kolejny bałwan. O, już balony. Zobaczcie, jaki wredny projektant poziomów postawił te grzałki w wystarczającej odległości, żeby pingwinek nie mógł ich złapać. Naprawdę wredne. Bardzo. Okej. Zbierajmy trochę grzałek. Nie żebym potrzebował więcej żyć niż obecnie mam. I... ale dobra, nieważne. Idziemy dalej. Okej, przedostatni poziom. Brama. Ciekawe, do czego broni dostępu ta brama. Zobaczymy. Okej, więcej grzałek, więcej bezużytecznych śnieżek. To jest co tu mamy? Ślizganie się? Nie, nie. Łyżmy. Okej. Witam, proszę pana. Chyba skakanie z... ślizganiem chyba najskuteczniejsza forma ataku. Okej, dobra. Tutaj mamy wodę. Długo natrafimy na trochę głębszą wodę, to zobaczycie coś śmiesznego. Okej. Witam. Co to właściwie jest? To coś. Wygląda na brązową truskawkę z nogami i rękami. I z zębami. Dobra. Może lepiej się nie zastanawiamy. A co my tutaj mamy? Jakąś boczną ścieżkę? Dobra, zobaczmy. W grze nie ma chyba zbyt dużo bocznych ścieżek. A może nie? Psa, psa, hopsa. Okej, okay, i więcej. O, naprawdę dużo ryb. Nie żebym ich potrzebował, ale nie szkodzi. Spróbujmy. I dobra, lewo czy prawo? Dobra, bez kontekstów politycznych. Idziemy. Coś skoków. A, okej, okay. Brawo, Kelvin. Jestem z ciebie dumny. Dobra. Mam kotwiczkę. Jakieś zamknięte drzwi, bo mało, może będziemy musieli je otworzyć. Nie wiem, czy oni specjalnie zrobili lawę na zielono, czy może stwierdzili, że nie, nie, że nie będziemy robić lawy. Wiecie, w Kangurku Kao była lawa, więc nie wiem, będziemy oryginalni. Okej. Teraz pewnie zginę. Może nie bawmy się z tym gościem, tylko uciekajmy.
Okej. Okay. Ty. Dziękuję. Jesteśmy po drugiej stronie drzwi. Czy coś nam to dało? Chyba nie. Ale zobaczmy. Okej. Okay. Niech zaraz umrze. O, okej. Okay. Na szczęście umarł zaraz obok kotwiczki. Tylko że drzwi się zamknęły. Okay, wygląda na to, że jak przejdziemy dookoła, to z niewiadomych przyczyn po prostu drzwi się otwierają. Tak po prostu, bo no tak. Okej. Okay. Uważać na zwisające sople. Można się uderzyć w głowę i zranić. Dobra. Tędy. Tędy. Okej. Okay. Co my tu mamy? Więcej piorunów, laserów, czy cokolwiek, jakby to nazwać. Ale wygląda na to, że koniec poziomu. Tak, wszystkie poziomy kończą się balonem, poza tym jednym. Ten kończy się... kończy się światełkami. Okej, dobra. Nie znalazłem... nie wpadłem do głębszej wody, gdzieś tam na była po boku. Gdybyśmy jednak wpadli, to byśmy zobaczymy, że głowa unosi, pingwinka unosi się tak nad wodą. Nie, no generalnie pewnie dlatego, ponieważ taka sama mechanika była w Kangurku Kao. Tylko że w Kangurku Kao również mu szyja się wydłużała, żeby sięgać do tej głowy. A tutaj nie, po prostu głowa zaczyna lewitować nad wodą. Okej, okay, dobra. Przejdźmy do następnego poziomu, czyli walki z bossem. Z doktorem jakimś tam. Okej. Okay. Skoczyć tutaj, przejść obok tego. Ojejku, i co my tutaj zrobimy? Nie wiem. Może... o nie, trafił nas. Na szczęście mamy leczące ryby, więc no, śmierć nie groźna. O, patrzcie! Trzeba poczekać, aż zaatakuje i wykorzystać moment bezradności i zaatakować. Okej, mamy coś tutaj do zrobienia? To potworne pianino generujące grzałki. Nic nie można zrobić. Okej. Okay. To trafmy go jeszcze raz. Wygląda na to, że to już jego ostatnie życie. A, przy okazji, gdyby ktoś wątpił, gdyby ktoś nie pomyślał, pierwszy boss w Kangurku Kao ma dokładnie taką samą mechanikę. Okej, okay, dobra, pokonaliśmy złego doktora i pingwinek wyrzucił pianino przez okno. Ono raz trzaskało się i... i to tyle? Tak, to tyle. Jakieś kredyty? Czy lista twórców? Nie wiem, w opcjach może jest? Nie. Okej, okay, dobra. Najwidoczniej twórcy gry nie chcieli się przyznawać do popełnienia tego czegoś. Okej, okay, dobrze. To by było na tyle, na szczęście, jeżeli chodzi o pingwinka Kelvina. A dziękuję wszystkim za uwagę. Ponieważ dzisiaj jest Wigilia, więc życzę wszystkim oglądającym, właściwie wszystkim, wesołych świąt, danej Wigilii, wymarzonych prezentów i rodzinnej atmosfery przez te święta bożonarodzeniowe. Okej, okay. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę i ho, ho, ho! Okay, to...